We wciąż budowanym egzotarium w Sosnowcu są już pierwsze rośliny. W przeszklonej części obiektu ogrodnicy stopniowo sadzą duże drzewa, krzewy czy rośliny wodne. Trwają też ostatnie prace budowlane. Wykonujemy oświetlenie LED-owe, dokończamy różne miejsca, w których te właśnie LED-y są jeszcze nie zamontowane. Firma adresuje oprawy odżywcze, żeby można było uruchomić system, który będzie te grupy opraw odpowiednio uruchamiał, tak żeby można było zarządzać klimatem. Z branży na przykład budowlanej mamy do wykończenia mnóstwo obrówek blacharskich. Przy sadzeniu roślin najważniejsze jest, żeby przyjęły się w nowym dla siebie środowisku. Adaptacja może potrwać nawet kilka tygodni. W budynku cały czas trwają też prace nad wyposażeniem go w meble, urządzenia dydaktyczne i gastronomiczne czy infokioski. Wyposażane są także akwaterraria, w których zamieszkają zwierzęta. Kończymy układać aranżacje drewniane. W przyszłym tygodniu zaczynamy układać głazy i wsypywać kamienie. W międzyczasie tutaj już sadzimy rośliny akwariowe oraz błotne, które będą tutaj w tych donicach, które znajdują się w górnej części zbiorników. W nowym egzotarium znajdą się przedstawiciele różnych gatunków zwierząt, m.in. żółwie, węże, ryby czy chomiki europejskie. Wszystko ma być gotowe za kilka miesięcy. Do końca lipca wszystko powinniśmy mieć już na miejscu, może sierpień. To jest żywa tkanka, to są zwierzęta, to są rośliny i trzeba na to zwrócić uwagę, trzeba im dać czas na ukorzenienie się, dać czas na adaptację do nowych warunków, więc wakacje to będzie ten okres, kiedy będziemy bardzo mocno nad tym pracować. Pierwotnie otwarcie obiektu było planowane na sierpień tego roku, jednak przedstawiciele miasta informują, że proces aranżacji potrwa nieco dłużej. Dokładny termin otwarcia ma zostać podany w okresie wakacyjnym. Koszt budowy egzotarium wyniesie około 70 milionów złotych.